moja uwaga, że no, dowódca to jest dowódca, ale na rzecz dowódcy pracują szczercy, wszyscy, cała kadra dowódcza, dlatego nie ma wśród nas tych dwóch osób, bo pan tu wspomniał, ale są nowi, którzy działają. Tutaj pragnę podziękować inspektorom Tadeuszowi Rybce, Stanisławowi Ołachowi, Chorożemu, Józefowi Banachowi, Krzysztofowemu Katowi Mordewce, Beaty Hanusiak. Jest w chwili obecnej w Wojsku Polskim, służy w Akademii w Warszawie. Nie da rady przyjechać, ale może w październiku odwieźć na pewno tym bark. No i wam dowódcą w zespole szkół w tym barku, ponieważ główną bazą naszych działań jest zespół szkół w tym barku i tam jest dość taka mocna grupa, 10-osobowa, są tu dowódcy z nami drużyn. Wam serdecznie dziękuję za całość pracy, bo to wasza praca jest efektem tego dzisiejszego święta. Proszę Państwa, teraz nastąpi przekazanie sprzętu, ponieważ mamy 30 lat i samorząd gminy Tymbar zawsze nas wspiera i prawdopodobnie będzie wspierał, tak jak deklaracja pana wójta. Postanowił wesprzeć nas finansowo na zakup sprzętu i dzisiaj uznaliśmy, że takimi elementarnymi potrzebami naszymi to będzie plecak ratownika medycznego pola walki. Zakupiliśmy parę plecaków survivalowych, ponieważ dużo ćwiczymy w górach i to będzie sprzęt na pewno przydatny. Sprzęt łączności również mamy, parę krótkofalówek do działań. Pan wójt tutaj też pokryje koszty, bo uczestniczyliście w wiedzistym zgładzie Jana Pawła II i tam macie gadżet w postaci w Krakowie. Wójt dofinansuje wyjazd, także opłaci po prostu transport do Krakowa, tylko się po prostu streszczajcie z wrzesień, żeby tam się wszystko uzgodnić i my to pokryjemy oraz będziemy przygotowane wyprzódki specjalnie szereckie na takie uroczystości wystąpienia, będziemy gdzieś tam brali udział w zajęciach, to również to wygląda. Panie wójcie, bardzo proszę panią przewodniczącą rady, wójta gminy i dowódców pana Rybkę, pana Opacha i dowódców Szczelca o podejście tutaj. Szanowni Państwo, tuż przed przekazaniem chciałbym skorzystać z okazji. Szczególny dzień dla Strzelca, ale szczególny dzień dla całej naszej wspólnoty samorządowej, dla środowiska, które łączy i integruje Strzelec. Panie Robercie, zacni goście, Szanowni Państwo, droga młodzieży, tak zastanawiacie, jak jednym zdaniem ująć te piękne tradycje strzeleckie, które pan doktor tak syntetycznie zwięźle przedstawił, to myślałem sobie, że wasza działalność na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat w tym barku, ale szerzej, łączy z syntezą dwóch polskich fundamentalnych tradycji. Tradycji romantycznej i tradycji pozytywistycznej. Bierzecie z tych tradycji to, co najlepsze. Z romantyzmu ideały, wiarę, niezłomność, hart ducha, a z pozytywizmu pracę organiczną, tą codzienną pracę organiczną, którą środowisko Strzelca wkłada w służbie naszej lokalnej ojczyźnie, w służbie dla gminy Tymbar, ale szerzej w służbie naszej małej ojczyźni. Były takie chwile w naszej Polsce, że jakoś o mundurze, o wojsku wydawało się, mówiło się mniej. Wydawało się kilkanaście lat temu, że czasy niepokoju nigdy nie wrócą, że zapanuje powszechny pokój i będziemy się cieszyć tylko sukcesami gospodarczymi, że ta polityka rozumiana w sposób tradycyjny odejdzie do lamusa. Ale dzisiaj to, co się dzieje na Białorusi, na Ukrainie, potwierdza to, że wasza służba jest potrzebna. To jest służba, to jest praca organiczna, służba drugiemu człowiekowi, ochrona drugiego człowieka, praca na rzecz bezpieczeństwa w tym lokalnym wymiarze samorządu gminy Tymbar, jak szerzej dla całej ojczyzny. Panie Robercie, Szanowni Panowie, Szanowni Państwo, jeszcze raz wyrazy najwyższego szacunku, uznania i życzę Wam kolejnych jubileuszy. Gratuluję. Dziękuję.
tam każdy ustawiony. Dzieci mam. To dobre. A ja to z tym przebiegu na modlitwę. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że co roku możemy się tutaj spotkać na tej uroczystości i że co roku możemy świętować pamięć kapitana Tadeusza Paolone. Dzięki Szczecowi możecie brać udział w tym rajdzie i również podziwiam młodzież, która w takich warunkach jak dzisiaj w tym rajdzie uczestniczyła. Gratuluję serdecznie Szczecowi Tymbarskiemu 30 lat istnienia i życzę następnych wielu, wielu lat rozkwitu w spokoju, tak abyśmy wszyscy mogli szczęśliwie i dobrze żyć. Jeszcze raz gratuluję Wam tego udziału w tym Szczercu, no i wszystkiego najlepszego na parę ładnych lat do przodu. Dziękuję serdecznie. Podziękowania to zrobię sobie na koniec. Teraz oddamy głos naszym gościom, ponieważ takie były życzenia. No to zapraszam, jeżeli w